Tomarczyk. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani premier. Moja przedmówczyni powiedziała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od 5 lat pobudza budownictwo mieszkaniowe. A można podsumować to wystąpienie. Pobudzacie przez 5 lat, a to budownictwo mieszkaniowe ani drgnie. Bo polityka mieszkaniowa na pewno nie jest sukcesem rządu PiS. Polegli na niej wszyscy ministrowie i wiceministrowie, którzy zajmowali się tą dziedziną. Dziś rozpoczynamy debatę nad ważnym przedłożeniem. Nie neguję tego, ale Kisiel mówił, że herbata nie staje się słodszą od mieszania, tylko od dosypania cukru. I dziś mamy do czynienia z kolejnym projektem, który w tytule dotyczy niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, ale tak naprawdę tu nie chodzi o jedną, dwie, trzy, cztery, pięć ustaw. Tak naprawdę mówimy o ponad 20 aktach normatywnych. I pojawia się pytanie, czy to nie jest takie kolejne zamieszanie w tej szklance herbaty, od którego to mieszania ona nie stanie się słodsza. Tylko 6 z tych ustaw to ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. No i zapytajmy, jak one działają. Bo by dobrze wykonać zadanie, które w tej chwili rozpoczynamy, czyli rozpatrzenie tego projektu ustawy, musimy ocenić, jak dotychczasowe regulacje przez was zaproponowane działają. Musimy poznać przyczynę klęski programu Mieszkanie Plus. Rząd musi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Narodowy Program Mieszkaniowy nie przyniósł zapowiadanych efektów. Posłowie opozycji oczekują, że rząd tu, w trakcie tej debaty w Sejmie, wytłumaczy wyborcom, dlaczego z zapowiadanych przez premiera Morawieckiego w kwietniu 2018 roku podczas konwencji wyborczej 100 tysięcy mieszkań powstało mniej niż 1000. Chyba że dane się trochę zmieniły. Proszę o sprostowanie. Ale dziennikarze niedawno weryfikowali tę zapowiedź i 1000 nie doliczyli się. Powinniśmy otrzymać także wyjaśnienie, dlaczego Krajowy Zasób Nieruchomości nie stał się źródłem sukcesu. My przed tym przestrzegaliśmy. Przestrzegał przed tym także były minister budownictwa, a później prezes BGK Nieruchomości, pan Mirosław Barszcz. I dlaczego po 5 latach rządów PiS wciąż nie ma zapowiadanego kodeksu budowlanego? Przecież w tym procesie przygotowywania inwestycji jest wiele barier. Ba, państwo siedzący dziś w ławach rządowych może tego nie wiecie, ale członkowie Komisji Infrastruktury w poprzedniej kadencji, w połowie kadencji, zostali zaproszeni przez ministra Adamczyka do ministerstwa, gdzie przedstawiono z wielką pompą założenia przyszłego kodeksu budowlanego. I to już miała być tylko kwestia tygodni. A młodzi obywatele czekają także na słowo przepraszam ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo zlikwidowaliście program Mieszkanie dla Młodych, a Mieszkanie na start, wasz program, nie przynosi oczekiwanych efektów. I mamy dziś sytuację, w której pandemia powoduje poszukiwanie nowych rozwiązań. Te dotyczące cyfryzacji procesu inwestycyjnego będziemy
popierać. Te, które dotyczą niektórych nowych rozwiązań, także będziemy chcieli wzmocnić pozycję lokatorów, także tych, którzy są właścicielami mieszkań w budynkach wielomieszkaniowych, bo dziś w starciu z zarządcami nie mają równorzędnej pozycji, a ta im się należy. Będziemy pracować solidnie w podkomisji, bo proponujemy, żeby podkomisja zajęła się opracowaniem tego obszernego aktu prawnego. Ale czekamy na odpowiedzi na pytania, które zadałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.